W roku akademickim 1960-1961 zespół liczył 140 osób, w tym 80 w chórze, 40 w balecie i 20 w kapeli. W większości byli to starzy członkowie, którzy mieli na swoim koncie występy nie tylko w kraju, ale i za granicą. To też przygotowania do udziału w warszawskim Święcie Wiosny nie wymagały dodatkowych prób. Koncert w Łazienkach zgromadził tłumy. W życiu Warszawy pisano. Alejki Starego Parku Łazienkowskiego wypełniły się tłumami, które spieszyły do teatru na wyspie na występy lubianego przez warszawiaków zespołu pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej. Niestety król Staś, budując swój teatr na wyspie, nie przewidział, że będzie on służył za lat blisko 200 masowym imprezom. Toteż znakomita większość przybyłych musiała tylko ze smutkiem skonstatować, że nie ma dla niej miejsca i w przechadzkach po pięknym parku szukała małej choćby rekompensaty. Ci, którym udało się zdobyć miejsce w amfiteatrze, szczególnie gorąco oklaskiwali naszego nowego sztajerka, będącego zalążkiem opracowanego w latach późniejszych programu Tańce i Piosenki Starej Warszawy. Bezpośrednio po koncercie udaliśmy się do Gdańska na drugi ogólnopolski festiwal kulturalny studentów, na którym znów poddaliśmy nasz dorobek artystyczny ocenie jury pod przewodnictwem znanego warszawskiego aktora Kazimierza Rudzkiego. Otwarcie festiwalu poprzedzone było uroczystym wręczeniem dorocznych nagród Tygodnika ITD. Pierwszy koncert dajemy na gdańskiej Starówce. Licznie zgromadzona publiczność Trójmiasta przyjmuje nas bardzo gorąco. Również następny występ w Państwowej Operze i Filharmonii Bałtyckiej cieszy się wielkim powodzeniem. Wisujemy nie tylko Oberka, ale i warszawskiego sztajerka. Poza koncertami przewidzianymi w programie, występujemy w Kruszwicy oraz jako laureaci nagrody ITD i zdobywcy pierwszego miejsca w kategorii zespołów pieśni i tańca płyniemy na Westerplatte, aby oddać hołd poległym tam bohaterom. Podsumowaniem festiwalu jest przedstawienie galowe w sali Opery Bałtyckiej. Do Warszawy wracamy wprost na obchody dziesięciolecia zespołu. Próby w sali kongresowej trwają do późnych godzin nocnych. 20 maja na uroczystym koncercie zebrali się byli członkowie zespołu, najbliższe rodziny, znajomi i przyjaciele. Wśród 3000 widowni nie zabrakło też mieszkańców Warszawy. Program rozpoczyna Gaudeamus w wykonaniu chóru, którym powstała z miejsc publiczność. W pierwszych rzędach zasiadają władze uczelni oraz przedstawiciele Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Rady Naczelnej ZSP i Ministerstwa Kultury i Sztuki. Dwugodzinny program jest bardzo wyczerpujący. Jego powodzenie w dużej mierze zależy od szybkich i sprawnych przebiórek. Nasza nowa garderobiana, pani Irenka Mierzejewska, dwoi się i troi, pomagając zawiązać pieska, chustkę albo znaleźć zagubiony fartuch. Koncert jubileuszowy wypadł bardzo dobrze. Każdy punkt programu publiczność nagradzała brawami. Z sali kongresowej uroczystości przeniosły się do małej auli w gmachu głównym PW, gdzie bawiono się do białego rana. Jubileusz ten był dla nas jednocześnie radosny i smutny. Radosny, gdyż wszystko udało się znakomicie. Smutny, bo wielu członków zespołu kończyło studia i podejmowało pracę poza Warszawą, w związku z nakazem pracy, a więc opuszczało nasze szeregi. Oprócz uśmiechów były więc i łzy. Szeroko rozpisywała się o naszym jubileuszu warszawska prasa. Akademickich zespołów, jak ten, który od 10 już lat trwa i rozwija się przy Politechnice Warszawskiej, jest teraz w kraju bardzo niewiele, pisało Słowo Powszechne. Cechuje go wysoki poziom artystyczny i wyraźna tendencja rozwojowa. Z kolei dziennikarz Trybuny Ludu stwierdzał, sukcesy zespół w dużej mierze zawdzięcza ciekawemu repertuarowi opartemu na ludowym folklorze. Na program składają się bowiem nieznane pieśni ludowe i stare zapomniane tańce. Młodzież zbierała je skrzętnie podczas letnich wędrówek po kraju. Stąd pełne uroku zabawy ludowe na scenie wywołują zawsze burzę oklasków. Z kolei Ibis dodawał, zna ich publiczność dziesiątków miast polskich, znają ich mieszkańcy Francji i Holandii, gdzie występowali w czasie wyjazdów za granicę. Oklaskiwano ich na oficjalnych galówkach, świętach studenckich i na zwykłych roboczych koncertach. Zdobywali nagrody i wyróżnienia. Są zapaleńcami, którzy ze skromnego budżetu wolnego czasu potrafią wykroić kilka godzin na próby, a jednocześnie zdobywać wiedzę i tytuły inżynierskie. Po urodzinowym święcie życie zespołowe toczyło się dalej. Trzeba było zakasać rękawy i wziąć się do pracy, aby w krótkim czasie uzupełnić luki spowodowane odejściem dobrych tancerzy i chórzystów. Koncert w Teatrze imienia Osterwy w Białymstoku w dniu 12 marca 1962 roku udowodnił, że nasza wytężona praca nie poszła na marne. Program był wprawdzie nieco krótszy niż na dziesięciolecie, ale w pełni zadowolił przybyłą nań publiczność. Również koncert w dużej auli PW 24 marca 1962 z okazji zjazdu wychowanków Politechniki Warszawskiej i Szkoły Inżynierskiej imienia Wawelberga i Rotbanda pokazał, że nie tylko program ludowy, ale również nasz warszawski sztajerek i piękny walc Strausa Róże Południa są wykonane znakomicie.
Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał.